Normalne, że w czasie eksploatacji samochodu pojawiają się drobniutkie odpryski lakieru. Pokażemy, jak to skutecznie zamaskować. Przy okazji zdementujemy przaśne brednie na temat trwałości takich aplikacji. Żeby wykonać taką zmyłkę, trzeba posiadać preparat. Nie musi być dokładnie zgodny kolorystycznie. Naturalnie nie smarujemy czarnej karoserii białą zaprawką, to oczywiste. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy takich gotowych preparatów, ale jeśli będzie z Waszej strony zainteresowanie, to je wprowadzimy do sklepu. Teraz można sobie poradzić w ten sposób. Kupić taką magiczną fiolkę i przepsikać bazę do niej. Farba jest znacznie rzadsza niż czysta baza, ale można poczekać, aż rozcieńczalnik odparuje lub po prostu pociągnąć z pędzla kilka razy. Albo wrzucić do pokrywki i też będzie ok. Pierwsza zaprawka to tonadkole. Odprysk jest widoczny z daleka i psuje nam humor, ilekroć wyzyzujemy w jego kierunku. No może nie każdemu to przeszkadza, jest bowiem grupa rdzawych rycerzy, którzy rywalizują w kategorii sztrucel roku, ale nie do nich adresowany jest ten film. Wszystko, czego potrzebujemy, to baza i chęć. Jak zobaczycie, zaprawkę może wykonać nawet nauczyciel ZPT po przejściach. Na filmie używamy czystej bazy, w związku z tym trzeba pamiętać, żeby na pędzelku było mało towaru. Pyk, pyk, pyk i po sprawie. Ważna rzecz, trzeba dokładnie dociągnąć do krawędzi. Na zderzaku dokładnie taka sama operacja. Jak widać, nie trzeba być Van Gogiem. No i jak? Niby nic, a cieszy. Zdecydowanie najlepszy stosunek efektu do nakładu pracy. No i przy okazji lekko zabezpieczamy miejsce przed korozją. Zaznaczam, że lekko. Przypominam, że to nie naprawa, a maskowanie. A tutaj już gruby odprysk. To nie kamyk, tylko typówka z parkingu przed hipermarketem. Widać, że odprysk jest głęboki, czyli musiał ktoś zdrowo przyłożyć. No cóż, mam nadzieję, że kiedyś zostanie naładowany energią przez chorego z Tybetu. Jednak nawet takie głębokie dziary możemy ukryć. Robimy dokładnie to, co poprzednio. Pamiętajcie, mało towaru na pędzelku i dokładnie do krawędzi. Obraz trochę drga, ale to nie delirka po wczorajszym operatora, tylko efekt przejazdu obok ciężarówek, bo robimy naprawę na parkingu przy autostradzie. Jak widzicie, sprawa prosta jak włos Mongoła. Parę sekund i gotowe. Jeśli Wam się podoba ta technologia, komentujcie, lajkujcie, to będzie sygnał, żeby przyspieszyć wdrożenie. No i proszę, z dalszej odległości nie wypatrzy tego nawet przenikliwy jak woń amoniaku YouTube'owy ekspert. Stosujemy wyłącznie samą bazę, bez pokrywania jej lakierem bezbarwnym, zatem zdawałoby się, że takie rozwiązanie jest bardzo nietrwałe. A tu niespodzianka. Mało tego, taka zaprawka daje również lekko ochronę antykorozyjną. Do userów o nerwowych palcach, którzy już stukają w klawiaturę swoje błahahaha, zwracam uwagę na słowo lekką. Odcinamy w ten sposób bezpośredni dostęp do różnych czynników przyspieszających korozję i to daje lekką ochronę. Przed zaprawką trzeba naturalnie miejsce odtłuścić i wytrzeć do sucha. Żeby zwiększyć ochronę przed korozją, można zastosować mazidło typu Brunox czy Cortanin F. Jednak ja zalecam takie miejsca w miarę szybko naprawiać. Zbierzmy kilka takich odprysków i możemy w pogodny, ciepły dzionek zabrać się za naprawę, która będzie znacznie trwalsza, ale to już każdy decyduje indywidualnie. Te malowanki przedstawione na filmie były robione przed zimą, więc widać, że byle co ich nie ruszy.